Takie sympatyczne francuskie wyrażenie odesłać windę, czyli renvoyer l'ascenseur, którego jednak nie możemy tak do końca brać dosłownie, bo ono oznacza renvoyer l'ascenseur, co oznacza dosłownie odesłać windę, a w praktyce odwdzięczyć się, odpłacić za przysługę. Renvoyer l'ascenseur. To wyrażenie używane, aby opisać sytuację, w której ktoś odpłaca się za przysługę lub oddaje przysługę w zamian. Si quelqu'un t'aide, il est important de renvoyer l'ascenseur. Jeżeli ktoś ci pomaga, ważne jest, aby się odwdzięczyć. Renvoyer l'ascenseur. Oddać komuś przysługę, odwdzięczyć się komuś i najczęściej właśnie ma odniesienie do życia zawodowego, kiedy chodzi o to, że niekoniecznie ręka rękę myje, ale po prostu, kiedy ktoś nam odda jakąś przysługę, pomoże nam w karierze, to w sumie dobrze by było odesłać mu windę i zrobić mu to samo, czyli wesprzeć czy jego projekt, czy jego kandydaturę w na to czy inne stanowisko. Zapraszam na porcję słówek z francuskim lektorem. Zapraszam. Dans le monde des affaires, il est important de renvoyer l'ascenseur quand on reçoit de l'aide. W świecie biznesu ważne jest, aby odwdzięczyć się, gdy otrzymuje się pomoc. Dans le monde du travail, il est fréquent de renvoyer l'ascenseur pour maintenir de bonnes relations. W środowisku pracy często odwdzięczasz się, aby utrzymać dobre relacje.